W najgorszym momencie pandemii nie sądziłam, że będzie to tak długo trwało. Wszyscy się pocieszaliśmy, no dobra, ale już na wiosnę albo latem będzie inaczej. I rzeczywiście jest trochę inaczej, bo to komunikowanie się z ludźmi i kontakty są częstsze. Zresztą niedawno całkiem odbyło się wesele mojego syna, ślub właściwie, który planował razem ze swoją dziewczyną, a teraz żoną. Właściwie sami planowali. Ja im tylko odradzałam, żeby to nie było jakieś wielkie weselicho, bo i tak nikt nie przyjdzie i to w ogóle nie ma sensu. I rzeczywiście udało się zrobić bardzo fajną uroczystość w trzech różnych miejscach. I dla każdej grupy tych weselników była inna atrakcja. Najpierw była uroczystość w samym urzędzie stanu cywilnego, gdzie dokładnie 6 czy tam 8 osób najbliższych mogło być, w dużym dystansie, w maseczkach oczywiście. Reszta gości czekała przed budynkiem, gdzie robiła zdjęcia i składała życzenia. Potem był obiad rodzinny w innym miejscu, w restauracji dla najbliższej rodziny, a wieczorem było party dla młodych, na którym to zaśpiewałam specjalnie dla nich napisaną piosenkę. No i było tak bardzo młodzieżowo, ale stwierdziłam, że takie uroczystości mi najbardziej pasują. Nie lubię idei wesela w jednym budynku weselnym albo w jednej sali, gdzie się przez 10 godzin siedzi w tym samym towarzystwie. Masakra jakaś. Więc to było fajne. I myślę, że ta pandemia nie jest taka straszna, jeśli po prostu jesteśmy uważni i ostrożni i przestrzegamy zasad po prostu higieny i noszenia maseczek tam, gdzie to jest naprawdę wskazane.